Witam serdecznie z tej strony Hamster i witam w kolejnym odcinku Amnesia: A Machine for Pigs. Tak, chciałbym, jakby to powiedzieć, no, zaprosić wszystkich widzów, tak, starszych, może nowo przybyłych, nie wiem, do wejścia na Steam, na grupę Robimy Osiągi. Jest to grupa mojego znajomego ze Steam. Bardzo fajna grupa. Mamy już własny serwer do Team Foresta 2. Planowany jest serwer też do CSGO. Naprawdę miło by było, jakby się weszli, zobaczyli w ogóle, o co chodzi na tej grupie steamowskiej naszej. No i jeżeli to nie byłby problem, to dołączyć do nas, tak? Oczywiście link zostawię w informacji na temat wideo do naszej grupy steamowskiej, żebyście mogli wejść, tak jak mówiłem, obadać wszystko, co i jak, co się tam dzieje. Ogólnie nasza grupa składa się z tego, że no, tak jak sama nazwa, robimy osiągnięcia, tak? Czyli osiągnięcia z gier steamowskich. Są różne konkursy, zabawy, nie zabawy. Tak jak wspominałem, jest serwer do Team Foresta 2, żeby grać. Na razie, jak dobrze miewam, to jest 18 tylko slotów, ale na dzień dzisiejszy tylko, tak? Bo to jest na razie w takiej fazie betowskiej. Jak mówiłem, też będzie serwer do CSGO i jak da radę, to możliwe, że do wiele, wiele różnych innych gier, tak? Będą serwery załatwione. Ale to z czasem. Dobrze, no to wróćmy do naszej historii. Zobaczymy, jak tym razem mi to pójdzie, bo ostatnim razem to żebym troszeczkę już miał dosyć, tak? Po tym wrzasku z tej klatki to już w ogóle, przez chwilę w ogóle grać nie mogłem. W poprzednim odcinku widzieliście, świnia patrolowała, czyli już tutaj będzie troszeczkę ich więcej zapewne i będzie więcej biegania. Mam nadzieję, że nie będę musiał powtarzać, czyli że mnie świnia nie dorwie. Aha, a propos tego buczenia, no niestety, no na razie, dopóki nie wykombinuję, jak naprawić wejścia do słuchawek i mikrofonu, no to będzie buczało, bo posługuje się zakupioną, no tanią rzeczą, tak, bo za 30 zł niestety na razie więcej mi nie stać. Wtyczką USB, która pozwala właśnie podłączyć mikrofon i słuchawki, tak, przez USB. Bo próbowałem tylnym wejściem, ale no niestety mój komputer jest tak uparty i nie potrafi wyszukać słuchawek i mikrofonu. Dobra, mniejsza z tym. Lecimy dalej. Co to są? Pyrasy i coś jest, martwe szczury. Para jakaś. Interes. O, wychodzimy na dwór. Na dwór albo. Tajna skrytka. Dobrze, co my tu mamy? Tu mamy znowu świnie zaciukane. A gonią nas świnio podobne stwory. Ja, czy coś tutaj, no tylko jakaś, bo ja tu drzwi jakieś zablokowałem. Dobra, to sobie to. Czy drzwi od. Nie, drzwi nie otworzymy. To tak na wszelki wypadek. A co tam? Nie będziemy się przejmować. Nie wejdziesz. Nie wejdziesz, nie wejdziesz. Nie, tylko nie znowu jakaś pompa. Ja muszę to. Cholera, będę musiał używać pompy. Czyli znowu będziemy. Znowu będziemy biegać i szukać. No! Tak myślałem, tylko. Mogę to? Nie. Okej. Czyli tego nie mogę ruszyć.
muzyki. Kościsty do cholery, ale ja lubię być kościsty. Nie, tego nie możemy użyć. Bo pewnie ja, tak jak widziałem tą pompę, czyli będziemy musieli znowu napełnić. O, jakaś ta... moje dzienniki. A, to jest poprzednie, a zatem schodzę w dół, niech dobry Bóg ma opiece moją duszę. Jeżeli to jest moje bedlam? Niech będzie bedlam. I mają mnie skuć jak Matiusa ze względu na dzieci podejmą świętego zadania i stawię czoła wszelkim okropieństwom czającymi się pod tym ołtarzem. No uciekliśmy. Przetwórnia Madnusa. Moja dusza drży na samą myśl o tym, co widziałem, ale w końcu dało mi się dotrzeć do głównej części fabryki. Teraz naprzód i w dół. Czemu w dół? Nie możesz być do góry? Muszę znaleźć zatopione miejsce i usunąć wodę niczym. Mojżesz sprawia, że woda się rozstąpi i uratuje moje ukochane dzieci z tej ohydnej pułapki. Yeah. Biegam tu, biegam tam, sia-la-la-la-la-la-la. No może jednak nie będę musiał tamtego. Czy ja muszę tu wskoczyć? Hop. Hop. O, tu będę jak coś mógł spytać przed świnią. Dobre, dobre! Tu jakieś... zielone coś, paskudstwo. No skurna, trzeba wejść tam. No to jesteśmy. Drzwi zamkniemy. Czemu na dół? Ja nie chcę na dół. Kurwa. Dobrze, co tutaj... Wyłączenia awaryjne, czyli tutaj jest zalany. Ten. Dużo mi to mówi. These men, professor, these so-called men of vision, they would shackle the masses to a wheel and turn it till their backs break. Przypomina mi się z jedynki, takie właśnie było koło tortury. These fools who lackey them, these priests, these officials, this government. They're like pigs of us all. But what solution, my dear man? How to break a cycle? You cannot simply remove the promise of a better world for these unfortunates. In the workhouses and in the orphanages, the belief in heaven is surely the only succor one can find. We do not need to wait. We can ring for paradise now. We can speed the passion. With only a small sacrifice, we can hold the apocalypse. With just a small sacrifice, we can free our shackles and deliver them to paradise now. I tą ofiarą mam być ja? Why me? Why me? Dobra, kuciaj. Ale mi znowu ścina. I ciemno. Strasznie. Zaczęła mi lampka tak wyrygać. Jak mi ścięło. Zaczęła mi... Nie mówcie, że ja muszę tam na dół. Zaczęła mi lampka mrygać, jak mówiłem, tak? Się przycinam strasznie, ale no sorry, no Pietra mam. Naprawdę. Osoba, która mówiła mi... Nie! Proszak! Kurwa, proszak!
Hello? Hello? Kuku! On to mnie zaraz kurwa zrobi, kuku. Ale ja nie chcę tam iść. Jezus. Tak jak mówiłem, osoba, która mnie namówiła znowuż do zagrania w to, jest właśnie założyciel tej grupy na Steam, Robimy Osiągnięcia, Wixu. Powiem tak szczerze, że były problemy, bo program aktywnie się po aktualizacji spaprał. No i nie chciał mi nagrywać, tak? Były problemy. Czy my żeśmy niczego tutaj nie przyuczyli? Były problemy, tak? No ale udało mi się to jakoś zrobić, że po prostu cofnąłem aktualizację, tak? I starą wersją nagrywam programu. No i tak jak mówię, no tak jak mówiłem, Boże, no cały czas się plączę, tak? No Wixu, założyciel grupy, mnie na to namówił. Bo bardzo mu się podobają moje reakcje. Taki na przykład, o kurwa, co to było? I takie tam, góra, dół, góra, dół. Góra. Góra. Mam nadzieję, że tutaj mi nic koło nie wyskoczy. Znienaćka. Co tu się... Fajnie, ekstra, zajebiście. Czy jednak muszę... Jezu, dlaczego ja muszę na dół schodzić? Nie. Co to było? Notatka. Każda przegroda została zaprojektowana w sposób ergonomiczny. Na jednym końcu znajduje się koryto, co powoduje, że produkt naturalnie przyjmuje pozycję niezbędną do zapewnienia odpowiedniego kontaktu mechanizmu ogłuszania z czaszką. Stosujemy naturalny ładunek elektrostatyczny wytwarzany przez siłę tarcia wózków sprężonych z taśmą, który jest magazynowany w szklanych pojemnikach próżniowych rozmieszczonych po bokach ramion ogłuszacza i dostarczany za pośrednictwem miedzianego przewodu. Zaobserwowaliśmy, że stłuczone oświetlenie zainstalowane w pojemnikach wydaje się uspokajać produkt. Po ogłuszeniu mechanizm staje się pionowo, a produkt trafia bezpośrednio na hak linii ogłuszania krwi, który przychodzi przez biodro lub udo produktu. Na tym etapie taśma zastępuje podłogę. Co? Na tym etapie taśmę zastępuję podłoga z kanałem, który tworzy lej umożliwiający przelanie krwi oraz produkt uboczny do zbiorników z płynem. Czyli ogółem mamy wytłumaczone pracę rzeźnika, tak? Tylko ciekawi mnie, czemu w tej amnezji zablokowali? No tak, no, nie zbieramy już oliwy, tak? Do lampy. Odwrócę się za mną, świnia. Nie, za mną świni nie będzie. Co to jest? A, maska świni. Nie kminię tego, czemu tu jest ta maska świni. Naprawdę tego nie kminię. Co to? Krzesło? Mam krzesło! Mogę wyjść na dwór?
dupa. Kurde, no. Gorąco mi się robi. Ale wiadomo, no cóż, trzeba iść dalej. Trzeba iść, a co tam, co się będziemy chrzanić? Też się cieszę, że cię słyszę. I też tak sądzę, to jest zły pomysł, żebym schodził na dół. Oj, bardzo zły, muzyczka się zmieniła. Oj, bardzo zły. Znając, że cię przejdę przez to, kraty się zamkną. Co to za odgłos? Dobra, raz kozie śmierć, najwyżej się posram ze strachu. Nie trzęs się. Ja tego nie muszę odpalać. Dobrze. Aha, czyli tu mamy ciśnienie. Tak myślałem. Trzeba dorzucić węgla. Kurno, ty człowieku, silny jesteś, że taki kawał węgla dajesz. Jest jeszcze coś? Drewno czyżbym musiał dorzucić? To chuj, spróbujmy. Czy gdzieś tu jeszcze? Poczekajcie, moment. Nie, chyba nie. Dobra, zamknijmy. Pali się. I co z tego, że się to pali? Coś się zmieniło? Chyba nie. No tam się... Chyba, że muszę jednak wziąć te kostki węgla, tak. No mówiłem, że się zamkną? No, zamknęły się. Chyba, że muszę po prostu. Nie, no to wygląda, że nie. Cholery, ja to... Nie podoba mi się to pomieszczenie już. Jedynka. Dobra, co tutaj? Widzimy, że trójka jest wyłączona. I szóstka. Czyli... Ty, no i więcej nie mam, nie mówcie, że... Powiedz, że dwa starczą. Starcz. Nope. Thank you. Nie, tu nie ma. Światło zgasimy. Dobra, coś będziemy. Piątka i szóstka. Muszę. Hello? Jedna kostka. Nie mówię, że będę musiał się wracać po tamte dwie, co były. Po
Powiedz, że tam jeszcze przy piątce coś jest. O, mam moje dzienniki. Póki nie pracują, fleka stoi. Obawiam się, że aby rozwijać, muszę wyłożyć kij w to mrowisko. Jeżeli komplet musi być dużo większy, niż mogłoby się o to wydawać z powierzchni. Mój przyjaciel ma zapewne rację, większą część twierdzi znajduje się pod ziemią. Jesteśmy niedaleko tamicy, więc nie widzimy go, że istnieje groźba zalania. Dobrze. Bardzo pouczające. Nie, nie będziemy musieli. Zajebiście, jest tutaj wszystko, co potrzebujemy. Ale głupia świnia na kurwia na górze. Z jakiejś drzwi się dobija. Na górze albo na dole. Cholera wie. Węgiel, nie rób hałasu. Zamknijcie te wrota. Muzyczka się nam zmieniła. A, notatka. Przeczytajmy sobie notatkę. W centrum linii przetwarzania na suficie został zainstalowany otwór wyciągowy wentylacji. Podczas ogłuszania i wypuszczania krwi z systemu trawiennego produktu często wydobywają się smrodliwe gazy. No bąka puścił, no. Które można skondensować i wykorzystać w piecu opalonym metanem. W ten sposób im więcej przetwarzamy produkt, tym więcej mamy energii, a to zwiększa wydajność. Ta prosta, zarazem genialna konstrukcja obrazuje korzyści wynikające z posiadania automatyki wyposażonej w mechanizm samoregenerujący. Cwaniaczki malinowe. Kurwa, tylko czemu pogasły światła? O kurwa! No i cholera wi, tak? No będziecie mieli pewnie strasznie ciemno, no niestety tak to już, tak ten akton nagrywa. Ja co nieco tutaj widzę. I teraz... Nie, to cholerstwo zeszło na dół. Mogę tu wejść? Mogę tu wejść. Dobra.
Chwila skupienia, chwila ciszy. O, wchodzę w grafikę. No dobra. No jak ma mnie dorwać, to i tak mnie dorwie wcześniej czy później, tak? Kurwa! Proszę mnie tak nie denerwować, a zarazem nie straszyć, bo to naprawdę, kurwa, dla mnie skończy się źle. Kurna, dość trochę kawałek ominął. Dość zdrowy kawałek pominąłem, kurna. Zaczęła mi tutaj lampka świecić. Czysto, czysto. Nie, nie, to są tylko... Moment, notatka jakaś, brak. No to znowu zwracamy na kucaka. Nie no, super ekstra, tylko małe pytanko. Gdzie ja mam kurwa iść? Tu mam jakieś kraty. Lampka zaczęła znowu mi rygać. Mrygać dlatego, że tam ktoś jest. Biegnij, kurwa, nie stoisz! Biegnij! Zapierdalaj! Migiem! No, weź tam. Widzicie to gówno? To gówno zaczęło mnie szukać. To gówno chciało mnie zjeść. Chociaż przebiegłem obok tego gówna. Idziemy pomalutku, idziemy. Co to? Nie uciec, ja muszę tam zejść. O chuj, muszę tu zejść. No dobra, schodzi. Mamy jakąś notatkę, a co to były? Moje dzienniki. Jakie instrukcje wydał mi ten mroczny głos? Pod tłokami do tuneli, a potem do układu pomp. A jeżeli drzwi będą zamknięte, będę musiał znaleźć inne sposoby, by zejść na dół. Mimo że nie mogę, moja ścieżka jest już wytyczona. Nie będę zwracać uwagi na te hałasy, na to węszenie i szuranie pode mną. Wykonam strach przede wszystkim, co się tam kryje i uratuje swoje dzieci. Ty może tak? Ja nie! Kurwa, czysto. Parę drzwi, notatka, poprosimy. Jezu, ile czytania. Skrzynia przyjechała tego ranka i kazałem dostarczyć ją bezpośrednio do warsztatu. Ciało jest niezwykle dobrze zachowane, choć czuć lekki, mdły odór wilgoci i zgnilizny. Sztat ma humanoidalny, ale deformacje szkieletu są ogromne. Pozostały jeszcze skrawki skórzanych pasków obpinających zdeformowaną klatką piersiową. Charakteryzuje się pokaźną tkanką mięśniową, gdy z lokacją narządów. Trudno ustalić, czy ten nieszczęśnik został poddany jakiejś barbarzyńskiej operacji, czy już taki się urodził.
urodził się i próbowano zmienić jego zniekształcone ciało w coś bardziej ludzkiego. Kim jest? Nie jestem w stanie powiedzieć, ale wyczułem działanie magicznej kuli i podejrzewam, że maczał w tym palce mój słynny wuj. No nie gadajcie! No nie, nie mówcie, że... O, lol! A zatem jest to wykonalne. Możemy za sprawą narzędzi zmienić kształt ciała i przyspieszyć proces darwinowskiej ewolucji, ale w tym momencie mój słynny wuj i ja wybieramy inne drogi. On wybrał ludzi jako obiekty swoich eksperymentów, przepełnionych zgniłym sentymentalizmem ludzi, których ciężko kontrolować. Nie, do naszego przedsięwzięcia potrzebne są nowe istoty. Lojalne, mądre, silne i takie, które łatwo zaspokoić. Holy shit! Czyli... Okej. To nawiązuje do pierwszej części Amnezji, bo tam no mieliśmy... Okej. Czyli jednak będziemy musieli podróżować w głąb tego tunelu, a tam jest w cholerę ciemno. Dobrze, weźmiemy lampkę, co to, a co? Tak jak mówiłem, to nawiązuje do pierwszej części Amnezji, The Dark Descent. Tam nas nagoniły, no wiesz... Tuż tam przebiegł. Tam nas goniły, no, ludzkie, ale... Okej! Tak jak mówiłem, a tutaj nas gonią, czyli wzięli za świnie, tak? Mądre, silne, lojalne i... No łatwo jest zaspokoić, daj, żre ci tyle, tak? Dobra, moi mili, no na tym zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli łaska, subskrybujcie, lajkujcie, dawajcie komentarze i tak jak wspomniałem, pod informacją na temat filmu dam link do grupy na Steamie, robimy osiągnięcia, wejdźcie, nie, dołączcie do nas, co jest? Bardzo chętnie zapraszamy. What the fuck? I chyba spadłem. Ale spadłem. Dobra, spadliśmy, tak? Najważniejsze, żyjemy. To tak jak mówiłem, pod informacją pod filmikiem będzie link do naszej steamowskiej grupy Robimy Osiągnięcia. Ja się z wami żegnam, miło mi, do następnego.